Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie. W takiej krótkiej konferencji prasowej poświęconej sytuacji z dzisiejszego poranka, czyli drugiej już sytuacji kryzysowej w związku z budową drugiej linii metra. Tamten przypadek pierwszy, który mieliśmy z zalaniem tunelu wzdłuż Wisły na trasie zwanej Wisłostradą, mógł być przypadkiem. Natomiast teraz mamy sytuację, gdzie po raz kolejny na trasie budowy drugiego tunelu metra dzieje się coś niedobrego. Tutaj chciałbym wymienić kilka rzeczy, które nie miały wpływu na bezpieczeństwo i zagrożenie życia mieszkańców Warszawy. Oczywiście to były też wielkie nieprawidłowości, wielkie wydarzenia takie, które budziły emocje warszawiaków, że jestem byłem mieszkańcem Warszawy przez wiele lat, szczególnie bliskie mi są te sytuacje. Na przykład prywatyzacja specu, która spowodowała wielki opór społeczny, mimo wszystko została przeprowadzona. Zabieranie pieniędzy dzielnicom. Budżet dzielnic w 2002 roku był wyższy niż obecnie. Niejawność decyzji urzędowych. Pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz, dodam, że wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej, według własnego widzimisię organizuje pewnego rodzaju przetargi, ewentualnie robi pewnego rodzaju ruchy związane z pieniędzmi i nie ujawnia tych decyzji mieszkańcom. Zarżnięcie sportu w Warszawie. We wszystkich miastach w Polsce władze samorządowe uczestniczą, współfinansują sport. Warszawa tego nie robi. No, nie mówię już o 4,40 za bilet MZK. To jest cena największa w Warszawie, proszę Państwa. I jest tłumaczona tym, że, te pieniądze przydadzą się również do budowy metra, że trzeba zarabiać na warszawiakach, na wszystkim, na czym się da. No, zwroty też są nam wszystkim jasne. Proszę Państwa, tamte wydarzenia nie miały wpływu na bezpieczeństwo i życie Polaków. Nie stwarzały zagrożenia życia. Natomiast to, co się dzisiaj wydarzyło, ewakuacja mieszkańców z dwóch kamienic, jednego biurowca siedmiopiętrowego, drugiego bloku mieszkalnego, świadczy o tym, że władze Warszawy zdaje się, że przestały panować nad sytuacją. Wszystkie środowiska polityczne, które obserwują sytuację w Warszawie, zdają sobie sprawę, że ten drugi odcinek metra należy ukończyć, oczywiście w opinii obecnych władz, przed kolejnymi wyborami na prezydenta Warszawy, czyli przed kolejnymi wyborami samorządowymi. A wiadomo, że jak się buduje szybko, to się buduje byle jak. Również na sam koniec chciałbym powiedzieć o kryteriach doboru firmy. No, w Polsce obowiązuje takie prawo, że wybieramy najtańszą ofertę i to jest oczywiście ten przykład właśnie dzisiejszy nielogiczny. Jeżeli wybieramy najtańszą ofertę, to znaczy, że zaoszczędziliśmy olbrzymią ilość pieniędzy na badaniach geologicznych. Te badania geologiczne były niezbędne, jak widać, bo drugi raz z powodu wody, z powodu sytuacji pod ziemią będziemy mieli opóźnienia w budowie metra i oczywiście będziemy dodatkowe pieniądze na to wydawać. Nasze wspólne pieniądze. To by było na tyle. Ja, Trzewicka, TVP Info. Panie pośle, w poniedziałek spotkanie Janusza Palikota z Waldemarem Domlakiem. Czy możemy potwierdzić, że ono się odbędzie, ewentualnie, czy jakiś, nie wiem, program tego spotkania, jest już znane kwestie, które chcielibyście poruszyć z wicepremierem? Panie redaktor, spotkanie się odbędzie, ja nie wiem, czy dokładnie w poniedziałek, natomiast my nie odmawiamy spotkania nikomu, no wicepremierowi się nie odmawia. Ja nie znam programu jeszcze w tej chwili, na pewno będziemy rozmawiać o tym w poniedziałek rano. Natomiast no, z drugiej strony po 17 latach PSL, po 17 latach sprawowania władzy PSL chce się spotykać i to bardzo dobra decyzja, bo między jednym tam jakimś ruchem swoim a drugim to znajdą trochę czasu dla nas. Uważam te propozycje spotkań Waldemara Pawlaka za grę wewnątrz PSL-u i oczywiście
sposób wpłynięcia na Donalda Tuska. Natomiast samo spotkanie, zwłaszcza w tak ważnej kwestii dla nas jak gospodarka, czyli chodzi o ten VAT kasowy, który pan Waldemar Pawlak proponuje, tam są jeszcze przepisy związane z tym, że niezgodna ta propozycja jest do końca z prawem unijnym. Pan Waldemar Pawlak mógłby inicjatywę taką wykazać, dobrą wolę i poprzeć nasz projekt ustawy, który jest już złożony w Sejmie, dotyczący branży budowlanej, właśnie a propos VAT-u kasowego. Także my liczymy na poparcie ze strony PSL-u tego projektu, bo to się wpisuje w ich program. Panie pośle, z tego co pisze Janusz Polikot na Twitter, za spotkanie o godzinie 14 w Ministerstwie Gospodarki, a zatem to będzie spotkanie na gruncie Waldemara Pawlaka. Czy wy nie przechodzicie na ten koalicyjny grunt? Znaczy, wie pan, z PSL-em koalicyjny, nie wyobrażam sobie, przepraszam się. Roześmiałem trochę, ale ja uważam, że po 17 latach sprawowania władzy, okupacji tej części, którą są agencje rynku rolnego, którą są spółki miejskie, spółki Skarbu Państwa, działacze PSL-u są jedną z głównych przyczyn, w ogóle polscy politycy są jedną z głównych przyczyn, która powoduje stagnację i brak możliwości rozwoju kraju. No najczęściej urzędnik polityczny kompletnie nic nie umie. W Warszawie tych przykładów mamy na co dzień mnóstwo w każdej spółce miejskiej, a jednak z racji przynależności politycznej zajmuje ważne stanowisko i podejmuje niekiedy bardzo ważne dla mieszkańców decyzje. To jeszcze jedno pytanie tutaj za drzwiami debata ekonomiczna SLD. Czy ruch Pani Kota na swoim kongresie małych i średnich przedsiębiorstw może zaprosić Jacka Rostowskiego do wzięcia udziału w jakiejś dyskusji? Te debaty są bardzo ważne, bo to znaczy, że ludzie chcą rozmawiać, natomiast redaktor, z tych debat nic nie wyniknie. Tutaj przyszło tylu, znam niektórych z tych ludzi, zresztą byli nawet eksperci. Ja apeluję do polityków, przestańcie gadać, weźcie się do roboty. Niech tego rodzaju debaty, tego rodzaju propozycje będą podparte propozycjami ustawowymi. Czyli mamy 20 projektów jako ruch Palikota, robimy kongres gospodarczy i pytamy małych, średnich i mikroprzedsiębiorców, czy te propozycje są dobre. A to jest bicie piany, przepraszam za kolokwializm, pic na wodę. Ale SLD mówi, że też ma swoje ustawy i PiS też mówi o swoich ustawach, więc to nie jest tak, że te ugrupowania nie mają swoich propozycji. Ja bym bardzo chciał zobaczyć je w takim razie, bo na stronach sejmowych pojawiają się drugi ustaw, a tam jakoś tego nie widać. Te wszystkie, które oni mają poskładane, to są raczej projekty z zeszłych kadencji, które po prostu odpadły. Tak są przepisy, że kończy się kadencja, można składać te projekty drugi raz. Pan przewodniczący na pytanie koleżanki powiedział, że nie wie pan, o czym będziecie rozmawiać z premierem Pawlakiem. Tymczasem Solidarna Polska dzisiaj wyjdzie tak trochę krok do przodu, ponieważ oni przedstawią agendę, zbiór takich tez, punktów, po których będą chcieli rozmawiać z premierem Pawlakiem. Czy to nie jest tak, że zostajecie z tyłu? Czy tam coś o aresztach wydobywczych jest? Bo to oni dobrze w tych propozycjach zawsze się poruszali. Czyli przysłać kogoś o 6 rano w kominiarkach do domu, ewentualnie areszty wydobywcze i prześladowanie społeczeństwa. Bo to mnie bardzo interesuje ta sfera, czy tylko o gospodarce chcą. Nie wiem, pan redaktor. Panie redaktorze, oczywiście na prośbę osób, które będą odbywać spotkanie, czyli szefa oraz Waldemara Pawlaka, to spotkanie nie ma charakteru takiej... tu nie chciałbym określić słowem mocno, ale chucpy, jak się odbywa za drzwiami, czyli przyszło mnóstwo działaczy, najedzą się, napiją, pojadą do domu. Bo tak to w tej chwili wygląda. Proszę Państwa, na korytarzu jest przerwa, darmowy catering, oczywiście wszyscy na taką debatę chętnie przyjdą. To spotkanie ma charakter roboczy i jestem przekonany, że podstawową kwestią i tematem rozmowy będzie VAT kasowy, który pozwoliłby złapać oddech wielu polskim przedsiębiorcom. To jest w jednym zdaniu. Jeżeli dostaniesz pieniądze za fakturę, wówczas płacisz VAT. Jeżeli nie dostaniesz, jeszcze nie musisz płacić VAT-u. I to jest bardzo ważne w tym okresie. Zbliża się wielkimi krokami kryzys, a w niektórych branżach już szaleje w najlepszych.